Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrałem Fallout New Vegas. Mówię się, prześpijmy godzinkę, powiedzmy tutaj gdzieś. Nie mogę spać w tym prywatnym łóżku. Czemu, bro? Why? Dobra, zreperujmy się za pomocą steampaków w takim razie. Przy okazji, drobny recykling. Tutaj. Jeżeli chodzi o Hebie, to zewarłbym sobie dwa steampaki, myślę, że tyle starczy. I idziemy w tę stronę, do posterunku strażników Delta. To ulepszenie tych posterunków zajmie nam nieco czasu, więc to będzie akurat quest na dzisiaj. Takie połażenie sobie popustkało, bo dawno nie łaziliśmy. Większość questów to ostatnio sprowadza się głównie do gadania, w mniejszym stopniu do strzelania. Okej, tutaj powinien być ten posterunek strażników. Więc przy okazji sobie pogadamy z tymi strażnikami. Tutaj widzę, że macie stację nadawczą, a tam powinniście być wy. Dokładnie, gdzie będę uwagę schodni tutaj. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Tak, wiem, z tobą bym pogadał. I'm not supposed to let civilians just walk around this place. There better be a good reason for you being here. Mam nowe kody zabezpieczające od sierżant Reyes z Foreign Hope. Very well. You can tell Reyes that this station is secure. Chcę wiedzieć coś więcej o strażnikach. Well, when there's trouble regular NCR troops can't handle, they send in a ranger. Problem solved. We're also responsible for keeping the borders of the NCR secure, scouting out threats, that sort of thing. Co tu robisz? I'm in charge of the radio, hence the title comma. Dobra, do widzenia. Spoko, luzik. Czyli pierwsze miejsce mamy odwiedzone. Zatem teraz pora do kolejnego się udać. O, to będzie akurat ciężkie. Może skryjówki i uratwa stali jest mi blod, bo tak bardziej północną stroną będziemy może próbowali. Dobra, ale tym razem na razie o tym nie myślmy. Wpędziliśmy się do Burdel City. I tamten posterunek będziemy robić sobie na końcu, bo wiem, że tam były te szpony śmierci, więc nie chciałbym się nadzieć na jakiegoś. To jest przypadek. Dobra, więc teraz pójdźmy sobie mniej więcej w tamtym kierunku. Notabene pamiętam, bo od tej strony jeziora też było gdzieś gniazdo kazadorów, więc będę musiał uważać. Notabene mam troszkę trutki, ale nie chciałbym jej zużywać, bo trutka jest cenna. Trafię go z tej odległości. Nie trafię. Spoko, czyli mniej więcej tędy będziemy musieli przejść, żeby się tam dostać. Notabene ten krawędź plazmowy bardzo, bardzo długo mi służy. Co najlepsze, służy mi bardzo dobrze. Okej, już widzę was posterunek. To jest wodniak czy skała? Skała. W okazji mam możliwość sposobny, żeby pomóc NCR. This post isn't someplace a civilian ought to be.
Sierżant Reyes z kamponą Hope wysyła mi z aktualizacją kodu bezpieczeństwa dla twojego radioodbiornika. Alright. She radioed ahead and mentioned that somebody was coming by. Odd that she'd send a civilian instead of a trooper, though. Co ciekawego się dzieje w okolicy? Just the usual. Legion scouts try to slip across the river a couple of times a week, but they always end up floating downriver with holes in their heads. Co to za miejsce? Ranger Station Alpha. Ranger Lineholm is in command here. Opowiedz mi o strażnikach. I'm not really much of a historian. The short version is that the Rangers are the elite of the NCR military. Best fighters in the wasteland. Dobra, do widzenia. Don't get killed out there. Luzik, ty kim jesteś? O, widzę, że komentujesz, że mi się udało ich wygnać z Nelson. Ty kim jesteś? Masz dla mnie jakieś zadanie, mogę pani sprawdzić ko Lineholm? This is a military outpost. Why are you here? No są tu w okolicy jakieś ciekawe miejsca? Have you ever heard the story of the bomber that crashed into the lake before the war? Supposedly it's mostly intact, even after all that time. Na wyciągnięcie tego bombowca będzie później zadanie, notabene. For about 10 years now. Toughest training I've ever done. And was the proudest day of my life when I got my ranger badge. Did you know that the first battle at Hoover Dam was won because of the Rangers? Legion had the numbers, but we had the skill. Co tu robisz? Ranger Station Alpha used to be the frontline outpost for NCR. When we moved on to the dam, this station has fallen into more a support role. Do widzenia. I czy ty kim jesteś, kim szczególnym, czy zwykłym strażnikiem? Patrolling the Mojave almost makes you wish. Jak się tam dostać? Dobra, spróbujemy. A, dobra, to udajmy się może najpierw do tego, po stronie strażników Foxtrot, czy tam? Sam nie wiem. Dobra, udajmy się może do kryjówki Bractwa Sali i pójdziemy w... Tam ze strony. Mam nadzieję, że nie natrafię na przesadnie dużą liczbę wrednych szponów śmierci. Które chcą zrobić na mnie wielkie omnom nom 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 nom. Które chcą na mnie uprawiać omnomizm praktyczny. Zatem trzymamy się tej strony, trzymamy się ściany tak bardzo jak tylko można. I modlimy się, żeby żadnego z nich tutaj nie spotkać. Jak pewnie tak to mi się nie uda, Sable. Bo może zaraz być gorąco. Chociaż to mi bardziej wygląda na kazadory niż na... A nie, to są po prostu te! Oni też są groźni, ale nie Astat, to najstalkerzy. Można sobie na nich nieźle pofarmić doświadczenie, bo to jest po 50 punktów za expa 1. Ale poleciał! Po tym jak go rozstrzelałem, dobra. Oni zadają, potrafią zadawać sporo obrażenia, ale nie są aż tak strasznie groźni. O, tam jakiś ognisty gekon, zdajemy go z tej odległości. Będzie krytyczny strzał zaskoczenia? Będzie krytyczny strzał zaskoczenia. Winienem, szczerze mówiąc, za takie akcje dostawać dodatkowe punkty doświadczenia. Tu jest jakaś jaskinia, ale nie chcę jej na razie odkrywać. Żeby potem nie było. Ja sobie coś odkryłem i później zapomniałem, że tam powinienem iść. Kolejny ognisty gekon na mojej liście padł. Dobra, tutaj widzę dwa następne, które lecą już w moim kierunku bardzo szybko. Nawet trzy następne. To sobie tutaj nieźle pofarmię doświadczenie.
Spodziewałem się szponu śmierci, a natrafia na banalne w swej istocie ogniste gekody. Dobra, to oni są zrobieni de facto. Nie było to przesadnie trudne. Dobra, to powinniśmy się udać mniej więcej w tę stronę, ale skoro tutaj przeciwnikami są ogniste gekony, to nie bardzo mam się tym przejmować. Notabene tutaj nieco zmiana klimatu. Dobra, moi tutaj ludzie nie strzelają, ludzie i roboty nie strzelają do niczego. Aha, czyli tutaj są kolejne ogniste gekony, spoko. Okej, leczmy się, bo z lekceważeniem przeciwnika to może się dla mnie skończyć smutno. Dobra, ogniste gekony zostały usmażone aktualnie. I którędy mniej więcej je powinienem przejść? O, to jest jeszcze jeden. Natłukliśmy ich tutaj dosłownie legion. Legion list gekonów, ale dobrze, bo 50 ekspa każdy, trudne, owszem, są, potrafią być upierdliwe, ale nie są, jakby to powiedzieć, nie są nie do przejścia, nie są nie do zrobienia. Czyli pomimo swojej relatywnie wysokiej upierdliwości da się z nim walczyć. Dobra, sprawdźmy gdzie jesteśmy. Aktualnie powinienem iść chyba tędy. O ile da się tędy wyjść? Widzę, że da się. Bitter Spring, to tutaj jeszcze zadania będę wykonywał, ale dobrze jest sobie odkryć na mapie. Bo w Bitter Springs też nas czeka kilka zadań. Między innymi takie zadanie dość rozbudowane, znaczy nawet bardzo rozbudowane i bardzo długie o nazwie Nie Niewiele. Not Not Many, czy jakoś tak się nazywające. Gdzie będziemy mieli dosłownie masę różnych rzeczy do roboty. I tu jest posterunek. Dobra. Czyli udało się nam go szczęśliwie odnaleźć. I oczywiście pogadamy tutaj ze wszystkimi, którzy mają jakieś imiona. Czym się tutaj zajmujecie? This is the frontier of NCR territory, and we're the first line of defense. You won't find much in the way of civilization east of here. South of here is Camp Guardian, but they've been having radio trouble, so they've been silent for a while now. Wysyłam się Sherman Reyes, mam uaktualnienie zabezpieczenia twojego radioodbiornika. No problem. Hey, do me a favor when you get back to Reyes and tell her that we don't need any more damn ammo. Wouldn't mind more water, though. Czemu nie skorzystacie z radia, aby rozwiązać problem zaopatrzenia? You think I haven't tried? Every time I do, Camp Golf acknowledges the situation. And soon after that, more ammo. Jak wyglądają wasze zapasy wody w tej chwili? We're not gonna die of thirst anytime soon, but I'd rather have too much than not enough. Skąd macie mniej nadmiaru, to może dawmy trochę amunicji? It's not my call to make. You'd have to clear it with Ranger Erickson.
Dobra, porozmawiajmy o tym z innym. Może tutaj będzie. O co chodziło z tą nadmiarową amunicją? I keep getting deliveries of ammunition for some reason. I don't mind target practice, but there isn't all that much to shoot at out here. Dobra, do widzenia. I tutaj jeszcze jest jakaś pani sierżant, bo można pogadać. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. When you steal NCR equipment, tools and personal property, you are his bait. Czyli jeżeli kradnie rzeczy NCR, jesteś dziwką tego gościa. What I know, I keep to myself. Careless talk cost life. Religion awaits at the gates of hell and the NCR is gonna send them in. Yeah, fuck yeah. What brings you to Ranger Station Bravo? Tilden, czym się tu zajmujesz? We're here to make sure the Legion doesn't try to sneak around Lake Mead and come at NCR from another direction. Tilden mówi, że ma ponadto nadwyżkę amunicji. Mogę to dostać? You're not stationed here, but your rep with the NCR speaks for itself. It's mostly rifle rounds, but I'll throw in a few boxes of pistol ammo. I really shouldn't be doing this for you, but there's no way we're going to use all of this or be able to carry it with us. Do widzenia. Yep. Spoko, dostaliśmy za darmo nieco amunicji, tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy wysoką reputację u nich. Bardzo dobrze. Więc teraz, moi drodzy, bym chciał się udać z nielegalnej produkcji piwa do posterunku strażników Foxtrot. I tutaj mogę mieć niestety niezbyt miłe spotkanie właśnie z... Kurwa! Czy mnie trafił? Nie trafił mnie chyba. Jest noc, są kazadory, jest śmierć wychodząca, dobra. W łeb, w głowę kazadora. Dobra, krytyk. Spadł. Don't need this right now. You're just in time for your ass whipping. Gdzie jest? Gdzie jest to latające gówno? Idi, gdzie on jest? Ja nie chcę się wychylać do podu, żeby nie zginąć. Wolę posłać Idiego, bo Idi jest metalowy, przynajmniej mu jadę nic nie zrobi. Gówno widzę. O, widzę cię. Ile mam w korpus? 29. W głowę tyle samo, więc wolę w głowę. Ma okaleczony łeb, więc nie będzie latał tak skutecznie. Dobra, błyskawicie widzę, że moja kasa z tym jest wręcz morderczynią kazadorów. Niestety będziemy musieli się przedzierać przez to gówno i to na tę nocą, bo chyba odpocząć się nie da, bo wrogowie w pobliżu. Och, chuj. Dobra. Mogę zaczekać do rana? Uff, dziękuję, gro. Przynajmniej tyle, że będę coś widział, że będę skutecznie strzelał tego gówna, ale dosłownie ciśnienie mi tutaj wzrosło dosłownie do... To było niezłe. I tutaj gdzie są gniazda tych pasków. More kazado, zaraz more. Tak, wiem, że cię wysusza. Wiem, że cię suszy, dziewczynko. Dobra, save, bo to ja zaraz mogę być martwy. Na mnie oczywiście kolejna grupka. Wac nie łapie. O, ja wyszedłbym tędy. O. Slack. Shit. O, i stąd będę miał dobry widok.
keeping quiet. Spróbujemy jednego zabić z ukrycia. Dobra, mogę na wacie. 43 szansa trafienia w głowy, wysoko. Ale chyba nie dość wysoko. Dobra, kogo atakujesz? Kogo atakujesz? Kogo atakujesz? Mnie! Kurwa, jest ich dwóch! Fuck! Fuck this shit! Shit! A i tak jestem już zarażony. Mi życie spada. Gdzie on mnie dalej kąsa? Gdzie on jest w ogóle? Wy się oczywiście zblokowaliście. A tu jest, kurwa, chuju. Dobra, spal go. Dobra, dziękuję. Teraz kolejne steampaki od Trucka. 1/6. Nowe jakieś ukąszenie nie wiadomo skąd? Nie, tym razem chyba nie. No nic, musimy ich pokonać jakoś. Nie wiem jak, ale musimy. Głowę go, głowę strzelaj. Tak samo, głowę, chociaż raz. I proszę o krytyk. Dziękuję. Chociaż krytyk go nie zabija, niestety. Dziękuję. I znowu będę musiał użyć odtrutki. Ale chyba się pozbyłem wszystkich na drodze do posterunku. Ale szczerze mówiąc, nie było łatwo. Było cholernie ciężko. Jak mi powiecie, że tutaj nie da się przejść, że będę musiał kombinować w związku z tym, to chyba mnie... Tak, nie da się przejść, bo niewidzialna ściana, bo gracz szuka sobie innej drogi. Myśl ma, to kombinuj. Masakra. No nic. Tam jeszcze więcej wielkich much. Zachowajmy lepiej odległość. Wy oczywiście od razu musicie ich atakować. A to się na was, zwrócą, a nie na mnie. Mhm.
Dobra, spróbujmy głowę. 69% szans na trafienie. I o chuj, ile ich tu jest. Ale na szczęście... A na szczęście moja kas ma ten. Kazador, który wniknął w teksturę. Drugi kazador, który wniknął w teksturę. Moja kas prawie padła. W głowę tego kazadora spróbujmy potraktować. Patrzcie, kurde, przeciwnicy, którzy wynikli w tekstury, najzwyczajniej w świecie. Kas niestety padła. O, ten próbuje się jakoś wyrwać, ale tekstura mu nie daje. Dobra. Czy jesteś martwy, czy jeszcze nie? Oczywiście jedna klatka na sekundę to bardzo dużo, gro. Macie takiej prędkości od ciebie oczekuję. W sytuacji kryzysowej. W jakiej właśnie znaleźliśmy dwie klatki na sekundę, mnie satysfakcjonuje. Tak naprawdę jestem z ciebie zadowolony i dumny. Liczbę klatek na sekundę, którą mam kurwa teraz. Przeciwnicy wpadli w tekstury, próbują się wydostać, a moje klatki uznały, że sobie pójdą na spacer. A moje klatki na sekundę, tak dokładnie, powiedziały, że sobie pójdą na spacer i mój Boże, miał potwornego laga na tym, na później na film, na filmie. Znaczy najpierw mi zwolni zapewne, a potem mi nagle nie wiadomo czemu przyspieszy. Do wielkości światła, po wyeksportowaniu. Wyceluj i wystrzel. Oczywiście w tempie celowo spowolnionym. Bo po co przyspieszać? Niech lepiej liczba klatek na sekundę się idzie jebać. To jest kolejny wpad w teksturę. Dziwne, nigdy wcześniej mi się tak nie zdawało, by kazadory stadami wpadają w tekstury, żeby w tym czasie, kiedy kazadory wpadają w tekstury, żeby moje klatki na sekundę szlak trafiał. Widzę, Ili kolejnego zabił. Kas się wróci do nas potem. Jak się gromam niby tam fedosy tego posterunku całego. Kolejne 50 punktów doświadczenia, no bo idę wzdłuż. Jakby to powiedzieć, przejść nie mogę, przejść się nie da, przejścia nie ma. O, tutaj jest skrypta, ja jestem zdecydowanie na pół do tego. Więc what the fuck. Jeszcze mnie zabij, gro. Dziękuję ci za to. Że jesteś tak łaskawa wobec mnie. Bleh. Oczywiście mi bohater umiera. Bleh. Muszę się trząść. Będę się trząść i będę umierał. Dobra, to może dokończymy to sobie, moi drodzy, w następnym... No bo kurwa ma, już widzę ten posterunek, a nie mogę tam dojść. Bo ja go tam widzę, już widzę te wieże od posterunku, a nie ma przejścia. Gro, to nieuczciwe. Żeby nie było przejścia na posterunek. Żebym go widział, ale nie mógł się dostać, mnie blokuje przed wejściem na górę niewidzialna kurwa mać ściana. Spróbujemy od południa. Bo od północy się nie da, to ja spróbuję od południa. Czyli mniej więcej od tej strony tam wleść. Ale dobra, myślę, że to już zrobimy sobie szybki save'ol w następnym odcinku. Do zobaczenia.